Wampiry, nie oszukujmy się. W obecnych czasach nie przerażają zbyt wielu ludzi. Co więcej, ich powierzchowna stereotypowość niezbyt zachęca do większego zainteresowania nimi. O ile nie jest się ich od razu fanem. Ale czy można z nich wyciągnąć coś nowego? Czy wampiry ze świata mroku i innej fikcji mogą być godne twojej uwagi? Pogadamy o tym w naszych Przemyślenia umysłu. A co my na przykład myśleliśmy o wampirach przed zaczęciem grania Vampira Masquerade? Przed zagraniem pierwszej sesji, szczerze mówiąc, byłem bardzo średnio nastawiony do tej myśli. Bardzo kurczowo trzymałem się mojego zdania, że nie spodoba mi się ten system, ze względu na to właśnie, że jest o wampirach, ale też o to, że jest w bardzo dziwnych czasach, jeśli chodzi o system RPG, osadzony, bo w teraźniejszości. Więc można powiedzieć, że byłem nastawiony dosyć negatywnie, pesymistycznie. Przed zagraniem w Vampira Masquerade nie zwracałam większej uwagi na wampiry. Nigdy mi nie zależało na tym, aby były w jakiejś produkcji, ale też nie przeszkadzało mi, kiedy już jakieś występowały. No, może poza Zmierzchem. Hey, you know what? I have jeggings for my pelican. Wait, did what? Huh? You just said huh? If I ever become a cannibal, I'm gonna eat a fat fellow. I think you're sick. Her said a bad thing to me. I just don't feel your name. Dude. Nie dały mi wystarczającej inspiracji, aby się nimi zainteresować. Wampiry z popkultury były dla mnie na plus, choć za wielkiego fana ich się nie uważałem. Byłem zaciekawiony systemem Vampira Masquerade, bo gra komputerowa na jego podstawie mnie do tego zachęciła. Więc chciałem spróbować wejść w świat mroku. Było dla mnie to ciekawą alternatywą od naszego systemu high fantasy, czyli Ashanu, gdzie jest magia, miecz i smoki. A jak się u nas to zmieniło po zagraniu w Vampira Masquerade? Po zagraniu pierwszej sesji można powiedzieć, że moja opinia obróciła się o 180 stopni, ponieważ naprawdę spodobała mi się gra wampirem. Naprawdę bardzo ciekawe mi się wydało to uniwersum, bardzo ciekawa mi się wydała mechanika, to jak wampiry w ogóle inaczej wyglądają od takiego stereotypu, że się tak wyróżniają nawet pomiędzy sobą, że są tacy ludzcy, jeśli można tak to ująć. Szybko wkręciłem się w to, zacząłem się więcej dowiadywać, rozmawiać na ten temat i co najważniejsze, wiele myśli po prostu w mojej głowie zapadło i cały czas miałem w głowie różne pytania, co dalej, jak, co się zdarzy, co powinniśmy zrobić. Po prostu następna sesja była naprawdę ekscytującą myślą. Jedną z ciekawszych rzeczy, jakie zauważyłem po pierwszej sesji, to to, że żywienie, to, że piją krew wampiry, nie było tak ważną kwestią, to było po prostu tak jak dla ludzi jedzenie. To jest rzecz, do której nie przykładamy większej myśli. To jest coś, co po prostu potrzebujemy, żeby przeżyć następnego dnia. To jest nasze wymaganie podstawowe. I podobało mi się właśnie to, że do tego nie była przyłożona tak wielka waga, jak w tych wszystkich właśnie typowych filmach o wampirach, że oni są źli, oni piją krew i tyle. To jest ich najważniejsza cecha. Więc jak dla mnie, ten stereotyp wampira został kompletnie obalony przez ten system, co mi się spodobało zresztą. Wampir zza kurtyny okazał się trudnym systemem. Zważanie na zawsze nadchodzący dzień, na zdemaskowanie przez śmiertelników i na spotęgowane pierwotne emocje w nich okazały się ciężką historią, w której każda noc to przetrwanie. Jako twórca dziesiątek wampirów okazało się nie lada wyzwaniem, by stworzyć postacie z bardzo zróżnicowanym charakterem. Przy ogromie pracy i ciekawości poczułem, że to osiągnąłem.
jako narrator, czyli osoba prowadząca sesję Wampira Maskarady, przeżyłem niesamowitą przygodę. Prawie od razu po pierwszej sesji zakochałam się w świecie mroku. A jaki to jest nasz ulubiony wampir? Jednym z moich ulubionych wampirów z popkultury będzie Detlaf z Wiedźmina. Podobało mi się, że Detlaf próbował żyć z ludźmi w pokoju. Powstrzymywał swoje łaknienie krwi, nauczył się wspólnej mowy i etykiety panującej wśród ludzi. Chciał znaleźć wśród nich przyjaciół. Nie traktował ich jak swój pokarm. A mimo tego, że nie są tak długowieczni jak on, chciał ich zrozumieć i żyć wśród nich. Można powiedzieć, że chciał namiastki normalności. W wielu momentach był bardziej ludzki niż ludzie. Nawet atak na Beauclair jest niczym innym, jak jego bólem i cierpieniem. Jedną z postaci, które wydały mi się ciekawsze i bardziej polubiłem, to Amadeusz z naszej kroniki Warsaw by Night, czyli nasz sprytny adwokat, można tak powiedzieć, którego będziemy mieli okazję niedługo poznać. To, że okazał się być tak ludzki, okazał się, że po prostu żyje z dnia na dzień, ma swoją pracę, robi, wiadomo, coś więcej niż typowy adwokat, wydało mi się po prostu ciekawe w swojej nietypowości, w tym, że niby jest to tak normalny, ale zarazem zostało pokazane w trochę innym świetle. Moim przykładem na pewno będzie Regis z Wiedźmina 3. To, co wyróżnia go w moim mniemaniu względem innych w popkulturze, to jego natura melancholika, jak i również to, że pomimo bycia potężnym, nie zastrasza wszystkich na swojej drodze siłą. Bardzo również podoba mi się jego empatia, którą można było obserwować w grze. Każdy dialog z nim to czysta przyjemność i wiele osób sympatyzuje z Regisem. Założyłbym się nawet, że całkiem spora ilość osób chciałaby uciąć sobie filozoficzną pogawędkę z takim Regisem. Szczególnie dla tych, którzy takie cechy charakteru sobie chwalą. I to, jak Amadeusz próbuje ukrywać to, że jest spokrewnionym, ciekawą odwrotnością jest przykład Lady Dimitrescu z Resident Evil Village, która jest pewnego rodzaju uaktualnieniem takiego pierwszego Drakuli, wampira, jakiego przedstawiono dawno, dawno temu, ponieważ też mieszka w zamku, też jest oczywiście silniejsza, ale ciekawym jest to, jak jest po prostu świadoma swojej wyższości, świadoma tego, że jest wyżej w łańcuchu pokarmowych od zwykłego człowieka. Jest dumna z tego, kim jest. Wie po prostu, że to nie jest wcale źle stać się wampirem. Drugim z moich ulubionych wampirów, o których dziś powiem, jest Anatole ze świata Wampira Maskarady. Mimo tego, że na pierwszy rzut oka ktoś mógł go wziąć za nic innego jak przeklętego krwiopicę, Anatole wierzył mocno w Boga. Wierzył, że Bóg ma dla nas wszystkich plan, a on starał się nim podążać i pilnował, aby inne wampiry również to robiły. W swoim nieżyciu podróżował po świecie ze swoją dwójką wampirzych przyjaciół, aby zrozumieć, skąd tak naprawdę wampiry się wzięły i jaki jest ich cel. Wampir wierzący w Boga to coś niestandardowego, dlatego mi się podobało. Drugim przykładem natomiast, jak dla mnie, i tutaj trochę lekko nagnę zasady i powiem o całej grupce, czyli o wampirach z filmu What We Do in the Shadows, opowiadającym o paru wampirach z różnych epok i miejsc, żyjących i próbujących poradzić sobie w teraźniejszości. O ich całkowicie zwyczajnych, codziennych czynnościach i niepotężnych przygodach. Przypomina mi to bardzo poczynania postaci moich graczy. Z tym, jak karkołomnie, czasem najprostsze rzeczy potrafią wymknąć się spod kontroli. Jak słychać? Co osoba, to opinia. Ale to dobrze, bo pokazuje nam to, iż jeden przedstawiciel wampirów
nie reprezentuje wszystkich upodobań i każdy może coś z tego wyciągnąć i samemu być zainspirowanym. Dajcie znać, jakie wy macie zdanie. Kto jest waszym ulubionym przedstawicielem tego gatunku? Mówił do was Teatr Umysłu RPG. Trzymajcie się. Cześć. Vampires are ultimately cool.